I witam Cię na moim kanale. Dzisiaj powiem Ci, dlaczego pod żadnym pozorem nie powinnaś cieniować swoich włosów. Wydaje Ci się, że masz za dużo włosów, że jest ich tak dużo i wcale tak dużo nie potrzebujesz, że wolałbyś, żeby się fajnie unosiły na wietrze i dlatego wpadłeś na durny pomysł, wzięłaś nożyczki do cieniowania i je pocieniowałaś? Zdarzyło mi się. Jakieś milion razy. Ale od dzisiaj mówię nigdy więcej. Teraz kilka argumentów, dlaczego nie powinnaś cieniować włosów. Po pierwsze, powstanie Ci na włosach jedna wielka choinka. Dobrze wiesz, jak wygląda choinka. Włosy będą odstawały w każdą stronę i wygląda to bardzo nieestetycznie. Kiedy masz włosy w różnych długościach, dużo bardziej podatne są na zniszczenia. Spytasz teraz dlaczego? To bardzo proste. Kiedy masz włosy tej samej długości, obcięte równo, są one razem, dlatego trzymają się w kupie, a jak to wiadomo, w kupie raźniej, więc się aż tak nie niszczą. Kiedy masz je w różnych długościach, niszczą się bardzo, rozdwajają się. To jest niesamowity ból, kiedy widzisz włos, który się rozdwaja i rozdwoił się już na długości 3 cm. Co wtedy? Co dalej? Włosy będą Ci się puszyły i bardzo elektryzowały. Dużo bardziej niż wtedy, jak miałabyś włosy tej samej długości. Włosy będą wyglądały na przerzedzone i totalnie bez objętości. Na końcu mam do Ciebie jedno proste pytanie. Czy po tym, co widziałaś, nadal weźmiesz te nożyczki do ręki?